Wiesz, jak to jest. Jedna wyciska 100 kilo na klatę, ale jak zapytasz ją o jakąś książkę Mickiewicza, to ona nic nie wie. Sam nawet nie czytasz książek. No to prawda. Masz rację. Dobra, to co, lecimy? Jezus. No dawaj. Nie, widzowie, no to są statyści w dupę. Wróżki nie byłeś? Nie. A ja byłam. Ja nie wiem jak w Polsce, ale w Ukrainie jest taka sytuacja, że dużo kobiet takimi rzeczami zajmują się. No co nie są niżej wykształceni, że nie mają świadomości tego, co do nie. Oj, co? To świetny wybrałbyś pomysł. Ją czy Lenkę? Z tego wybrniesz? Takie rzeczy. Partiatik! Energia po prostu ją rozpiera. Mam na imię Ania, mam 21 lat i jestem singielką od prawie pół roku. Dlaczego? Ile ma lat? Nie wyszło ułożyć te relacje. Ania wie już czego chce i ciężko ją zadowolić. Na byle kogo nie poleci. Jeszcze nie spotkałam tego, który by mógł być... Demons w to gra? Dobra, on pewnie już speedrun obejrzał i wie jak grać oszust. Mężem moim. Moją męża szuka w programie, okej. Okay. A jaki ma być ten jedyny? No, mój jedyny musi być ambitny. Chciałabym mieć takiego faceta, który jest ambitny, ma jakieś cele w swoim życiu i do nich idzie. Który może zadbać o swoją kobietę. Wolę trochę starszych, raczej nie młodszych i nie facetów z mojego wieku, bo jeszcze nie są takie dojrzałe. Ja jestem z poprzedniego wieku jeszcze. Jest już życiowo ogarnięta. Nadam i spełnia się zawodowo. Lubię robić paznokcie, lubię rozwijać się w tym temacie. Niedawno otwierałam swój gabinet kosmetyczny i w celu moim jest otwarcie salonu kosmetycznego. Ania nie tylko jest stylistką paznokci, ma szerokie horyzonty i rozległe zainteresowania. Interesuję się psychologią i astrologią. Można robić takie astrologiczne karty. To astrologia jest. Znaleźć, co ty potrzebujesz w swoim życiu, jakiego faceta potrzebujesz. Karty mogą się przydać, a nóż wskażą prawdę. Kto wie? Wszystkie chwyty dozwolone. Ania spotka się z trzema facetami, ale tylko jeden z nich jest singlem. Dwóch udawać będzie kawalerów do wzięcia. Cześć. Cześć. Zapraszam. Singielka postara się odgadnąć, który z nich mówi prawdę. O Jezu, może u ciebie są fajne tatuaże. Tak. Co jest pisane tam? Ta moja dziewczyna. Która? Pierwsza. Randki z ukrycia obserwować będą. Pieprzył się już na trailerze. Zbajeruję ją totalnie. To pierwszy taki program, w którym panie będące w stałych związkach... Ty już wszystko osiągnąłeś, teraz tylko siedzisz, chillujesz z widzami na streamie, z wybrańcami, szczęśliwcami, którzy mogą cię oglądać? Zgadza się. Pozwolą swoim partnerom na film. A Gusek, ja dzisiaj w 10 minut tą grę kończę i plecaki. Nagroda, czyli 3000 zł. Jeżeli Ania odgadnie, który z panów jest singlem, podzieli się z nim gotówką. Jeśli nie, całą sumę zgarnie para, której udało się Max nabrać singielkę. Czas na prezentację. Piotr to niebieski ptak i buja w obłokach. Cześć, jestem Piotr. Mam 20 lat. Jestem z zawodu barmanem, czasami lubię też pograć na gitarze, no i jestem singlem. Mateusz ma siłę, okay. Moc i nikt mu nie podskoczy. Cześć, jestem Mateusz, mam 34 lata, z zawodu jestem budowlańcem, pasjonuję się boksem, a to jest moja narzeczona Ania. Adrian lubi rządzić. Cześć, ile on miał lat? Ile Ania? Szef. Cześć, jestem Adrian, mam 39 lat. Pracuję w Warszawie, w dużej firmie transportowej. Lubię sport, lubię dobrą książkę. To jest moja żona Justyna. Piotr mieszka z rodzicami i młodszą siostrą. Marzy o miłości, której zagrał... Jak w miarę normalny odcinek się zapowiada? ...cykliwą piosenkę. Czy chłopak z gitarą będzie dla singielki parą? Kiedy ja podobałem się dla dziewczyny, to ja jej nie chciałem. Dla powiedział. A kiedy mi podobała się dziewczyna, to mnie nigdy nie chciała. Czyli? No i tak jakoś wyszło, że nigdy nie miałem dziewczyny. Jestem singlem od urodzenia. No cóż, to przykre. Warto to zmienić i się określić, czego się chce. Białystok. Na pewno musi podzielać moje pasje. Leśna dolina. Sport i muzyka. Coś ci to przypomina? To takie podstawy, powiedzmy, co nie? Albo przynajmniej musi być ciekawą osobą. Nie chcę jakiegoś takiego kanapowca.
Dobrze, żeby dotrzymała ci kroku i najlepiej, żeby chodziła na rękach. Trudno się dziwić, że jesteś sam jak kołek. A masz chociaż do kogo gębę otworzyć? Ktoś cię wspiera? Wspierał będzie mnie mój ziomek Kamil. On jest dobry w dziewczyny. Na pewno da mi jakąś dobrą radę, dzięki której sobie poradzę. Jak syn majora. Liczę na taką prawdziwą miłość. W końcu może. Byś miał chociaż partnerkę, z którą pójdziesz sobie na siłkę. Próbowałem, no. Ale wiesz, jak to jest. Jedna wyciska 100 kilo na klatę, ale jak zapytasz ją o jakąś książkę Mickiewicza, to ona nic nie wie. Sam nawet nie czytasz książek. No to prawda. Masz rację. Dobra, to co, lecimy? No dawaj. Nie ma co Olega miał czasu. Pomagać. Trzeba się przygotować, ciebie jakoś upiększyć. Odcinać skrzydeł. Dosyć tych wynurzeń. Ogarnijcie kwadrat. Schowajcie podejrzane rzeczy. Nie ma na co czekać. No dobra, a jaki ogólnie masz plan? No musimy tu trochę ogarnąć, zanim przyjdzie. O, niezły masz syf, ci powiem. No na pewno tą książkę jak syf? Schował. Masaż może zostać. Ty, bo jak ona spojrzy i znajdzie cokolwiek, to już po tobie. Już po twojej wygranej. Telefon w ogóle. Piotrek do sprawy podchodzi na luzie. Taka taktyka. Czy Ania to kupi? Kamil wydaje się być bardziej przejęty i wziął sprawy w swoje ręce. Dobra, daj, idź. Ten kolega chce być jego partnerem? No dobra, siema. Weź rzeczy na przebranie. Dobra, elo. W czym? Chce mu partnerować? I będzie śledztwo. Ania ma swoje sposoby. Najpierw chciałabym psychologicznie go zaatakować, jakieś pytania mu zadawać, takie specyficzne możliwe. No Gajga? I chciałabym spróbować jakiś fizyczny kontakt taki mieć. A singiel będzie czarować i postara się oczarować singielkę? No stary, powiem ci... Kurczę, ta koszula jest trochę przy duże i wygnieciona. Kurczę, ja bym założył tą czarną. Albo pokaż tą czarną. Przejął się. Chce wypaść przed singielką jak najlepiej. Kamil, podejmij decyzję. Nie, ta czarna nie. Ja lecę, ja ją biorę z sobą. Dobra. Ty się trzymaj, powodzenia. Daj ją do szafy. Jakby co, to dawaj info. Dobra. I dawaj info. Rady. Trzeba wziąć to na klatę i iść dalej. Piotrek, uwierz w siebie. Dasz radę. Zobaczmy, co się będzie działo. Cześć. Zapraszam, jestem Piotrek. Ja Ania. Zapraszam. Bardzo mi miło. To od ciebie kwiaty. Dziękuję. Ale się spotyka. Na pewno. A sam tutaj mieszkasz? No jakoś tak się wprowadziłem ostatnio. Jaka zemsta frajerów, co to jest? A jak tutaj mieszkasz już? Mieszkam tutaj w sumie od początku weekendu. Wprowadziłem się dopiero co. Aha, o, ciekawy, bardzo ciekawy, okej. Okay. A czym się zajmujesz? Z zawodu jestem barmanem, dlatego spróbujemy dzisiaj zrobić jakiegoś drinka. Aha. Nie mój typ, ale jest dość ładną dziewczyną. A dlaczego jesteś sam? Wygląda jak Ripson? Po prostu nie mam dziewczyny. O. Tak szczerze, to nigdy po prostu nie miałem dziewczyny. Aha, a ile masz lat? Lat mam 20. Jestem jeszcze młody. A, jesteś młody. I też bardzo podejrzliwy. A ile ona ma lat? Gitara leży, przygotowałem ci piosenkę na przykład. Wow. Zagram ci bardzo ładnie. Dobrze. Ale to skończymy tego drinka. Gdzieś tu miałem szklanki. Na początek popisowy numer. 24? Widać, że chce zrobić wrażenie i przełamać lody. Gitarą trochę tam nadrobi, ale druga osoba to co innego. To ona stara przy nim, czy młoda? Najpierw specjalność barmana. No, chemii między nimi raczej na razie nie będzie. Może jak gitarę odpali to. No to... Twoje zdrówko? I twoje. Ej, co to za picie? To jakiś no, smoothie. No dobra. Zapraszam. Teraz czas na kolejny krok. Ach, do tej gry wstępnej daleko bardzo. No, bardzo jestem ciekawa, co tak? Ty możesz mi zagrać. No, no mogę ci zagrać. Dawaj. To podasz mi gitarę? Rick. O, o miłości piosenkę zagra. Nie rozumiałem, kiedy mówiła mi. Rypson, co ty robisz? Raz. Zatańczmy proszę tak, jak gdyby umarł czas. Piłam super, bardzo fajnie. A mógłbyś coś pokazać mi, jakiś chwyt? Oczywiście, no zatrzymaj gitarę. Czyżby rybka połknęła haczyk? Pobiła trochę brawo i chyba tyle z tego będzie. Idzie dobrze. Po sznurku kolega chce do chyba celu. Z kolegą weź bić brawo. Jedną rękę sobie, co nie? A na pewno klaskę. Okej. Okay. Jest wygodnie? Tak. No i ja ci będę tutaj machał, a ty spróbuj ułożyć ten. Jednym, a może to jednym bardzo chciał robić? Może się zgrają. Nie pasują do siebie kompletnie dwa inne światy. No to posprawdzaj sobie strunę, ja zaraz wrócę. Okej, dobra, czekam na ciebie. Trzeba przegadać temat z Kamilem. Ciekawe, jak oceni twoje starania. No i co myślisz, Kamil? Ja ci powiem, że... Taka dziwna trochę. Taka mega dziwna.
Ale ona trochę dziwna, mega dziwna. W ogóle ty randka ona. Jest dobry człowiek. Kto jest dziwny? Możliwe. Ja bym chciała trochę. Co po grach małżeńskich? Postaram się coś zrobić. Syzyf. Postaram się wyciągnąć od niej więcej informacji. A singielka tymczasem szuka dowodów zbrodni. Czasu nie traci. Kiedy gramy w Auta 3? Mi bardzo ciekawe taka różowa świeczka. Dobra, komplementuj ją. Przy trudnych po prostu tematach jakiekolwiek podejmie. Jak teraz. Wiesz, że czyje to skąd to... Komplementy. Tak, tylko komplementy. Komplementy. To są róże. To są róże. Ja wiem, że kobietom takie coś podoba się. Coś na pewno wymyślę. No to raczej mieszkanie jest jakieś do 2 osób. Dużo jakichś rzeczy związanych z miłością. To mnie niepokoi. Dobra, to leć tam. Susi. Susi będzie podejrzewać. Dzięki za rady, będę ją komplementował. W szafkach trzyma takie rzeczy. Jakby co? To dawaj. Wracaj i się tłumacz. Ale co? Podobno Aldis. Tylko winny się tłumaczy. Jestem z powrotem. Auta 3? Co tam znalazłem? Dobry, mam bardzo dobry. Proszę bardzo. Raczej mnie nie posłucha. Znalazłem taką rzecz, że bardzo dużo jest tutaj... A to właśnie ten, to było dla ciebie. O, ciekawie, bardzo ciekawie. I jeszcze mam 2 pytania. A to jest... Nie oglądałem Dune 1 jeszcze. Bardzo nawet. Piękna rzecz, ja wiem, że... Szczerze wygląda ładnie, to jest miś z róż. No, to skąd to masz? To tutaj samo pojawiło się, co? To jest tutaj element wystroju, na to wychodzi. Aha! Ale na przykład świeczka jest moja. On nawet nie wie, co u niego w chacie jest. Kolejny dowód, że to ustawka. To przekonaj mnie. Ja wszystko nie jest ustawione, ja widzowie. Światem rządzą. Jakby cię przekonać? No to możesz pokazać, jak ty robisz masaże. Masaż, tylko nie jestem jeszcze do końca, ale powiedzmy... Ale co ty piszesz? Nie miałem jeszcze żadnej lekcji, no, ale... Możesz ćwiczyć. Masaż erotyczny. Nigdy nikomu nie robiłeś masażu? Nie, no dla mamy zrobiłem chyba kiedyś. Nie. Wiesz, to jest chyba druga albo trzecia randka, na jakiej w życiu jestem. Mamie robił ten masaż? Ja się staram, co nie? Zrobiłem drinka, robię masaż, zagrałem na gitarę, zaśpiewałem. Super. No to dawaj, ja zrobię ci masaż. Na pewno? Tak. Ja na jej miejscu, ja bym nigdy nie powiedział, że ten gościu w jakimkolwiek był w związku, z jakąkolwiek dziewczyną miał styczność. No i co, ci podoba się z tobą pewnie miał. Staram. Bardzo mocny, ale szczerze przyjemny. Mocny? Mocny. No, ja mam mocne rzęsy. I lepiej mów mi prawdę. Singielka przejmuje inicjatywę i ciśnie. Oszukujesz ty mi czy nie? Mówię, no, prawda? Czy ja bym się oszukiwał? Tak, ja widzę w twoich oczach to. No, jeżeli ty w końcu jesteś singlem, może pocałujesz mi policzek? No, mogę, ale to jak też mnie pocałujesz? Policzek? Dobra, mogę, no ty pierwszy. O tak. Robi się gorąco. Już się zaczęła gra wstępna. Po kolacji w niedzielę. Możesz mi zabrać na fajną randkę? No, z gitarą. Z gitarą? Pocałuj ją, pocałuj ją. Chciałabym skoczyć do łazienki. Mógłbyś mi pokazać? No oczywiście, zapraszam tutaj. Dziękuję. Nie wiem, do Melonik, ty mi powiedz. Granicę, bo co nagle, to on dwa dni jest barmanem. Warto studzić emocje i na chłodno przejrzeć kąty. Czyli umówili się na tą niedzielę jednak. Ciekawie, tutaj są dwie szczoteczki. Nic nie ogarniam, o co tu chodzi. Jak tam było? Ty no. Jacyś tacy przymuleni są, nie? Było okej. Te rzeczy ja wiem bardzo dobrze. I takie rzeczy. No to, witam, Roarek. No to do kobiety. Dobra, jak ty z tego jest? Zatańczę z nią. To świetny wybrałbyś pomysł. Ją czy Lenkę? Z tego wybrniesz? Takie rzeczy. Podpaski, co za pytanie? Podkłady poporodowe. No to tutaj musi być kobieta, która ma dziecko. Czy dobrze, że tego nie zażaluj im tymnego, co był w tej szafce? Pełne ręce dowodów. Ciężko się będzie z tego wykręcić. Będę brnął w to samo kłamstwo. Bardzo ciekawe, Defro. Co tutaj jest pisane. Chyba każdy. Dla mojego męża. Wow. Program do obróbki bardzo ma taką możliwość. Fajne. No. Dyfuzor do suszarki. A co on robi? I majtki. O nie, co ona znalazła? Komplementy. Komplementy. Ja czekam. Najlepiej odwrócić uwagę przeciwnika i nie pozwolić jej mówić. Myślę, że ona ma go tak w dupie, że jakby koleżka wyszedł, to by się nie skapnęła. No trochę tak. Tak to wygląda, no. Tak nie wiadomo, co się dzieje, jak nie? Jak drink smakuje?
Drink super, ale mam znowu plus 10 pytań. W ogóle co za kobieta przychodzi na rynek i szpera po szafkach. Na tym polega gra. Musi wężyć. Dla mojego męża. No to patrz, tutaj... Ty, ono... To jest dla kolegi... Ej, kolejny dowód. Rzeczywiście, ty... Rzeczywiście. No nie, ja jestem za młody na bycie mężem. A może ty mi okłamasz? Nie, no nie kłamię. Ale na pewno nie pomyślisz, że on jest mężaty, bo no, chłop ma 20... Na pewno nie pomyśli, że on jest mężaty, kolega tak powiedział. Czy on zlikował? Zot podkreślenie play dał na golibordę 5 zł, ty co on tatki sztywny. Ej, kolega zlikował! Nie kłamie. Ale na pewno nie pomyślisz, że on jest mężaty. Słyszysz? Zlikował, że oni są jakby... Rozumiesz? Bo no, chłop ma 20 lat, to gdzie obrączki, ślub, dziecko. To są podkłady porodowe. To kto tutaj jest po porodzie? Nie wiem. Twoja żona? Ja nie jestem... Mój brzuch nie wygląda, jakby był po porodzie, no co ty nie? Chyba nie. No nie, no ja mam sześciopak. Jezus Maria. To może zatańczymy. Cześć, co to jest? Gajgi, gajge, handshake, no? Dawaj. Jakąś... Możesz mi... Może w taki sposób ty mi przekonasz. Może puścić jakąś piosenkę. Dawaj. O, zaprosiłem teraz do tańca. Mogę prosić panią do tańca? Tak. A może jednak coś z tego będzie? Może tak, może nie. Kto wie? Kuj żelazo, póki gorące. Tak mogę i teraz? Noga? Noga. A. Będę się cieszył, no, jeśli uda się pójść na kolejną randkę. No, jasne. No, no w takim razie nawet dziękuję muzyka. Za tę dzisiejszą. No, ja ci też dziękuję bardzo. Co ty gadasz? Jezu, no przytuj ją bardziej, nie wiem, coś obmaca i na do widzenia, bo się może jeszcze nie zobaczycie. Już się tak nie czepiaj, nie było tak źle. Bardzo miło było i spotkamy się w niedzielę. Dobrze, dziękuję. I bardzo miło było. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Jest tragedia. On nie wyrwie żadnej kobiety. A Piotrek co myśli? Ma ciebie. Myślę, że spodobałem się jej, także powinna mi uwierzyć. Fajne było, bardzo fajne, bardzo miły chłopak, ale raczej dla mnie za młodziutki, chciałabym trochę starszego. A jednak cała para poszła w gwizdek? Ile? Szkoda. Jezu stary, ja współczuję ci. Co ty gadasz? Przecież było dobrze. Tragedia była, totalna dzięki tragedia. Dzięki za rady, Kamil. Wszystkie rady, które mi dawałeś. Jesteś naprawdę świetnym ziomkiem. W ogóle żadnej nie posłuchałeś. Nie wiem, co bym bez ciebie zrobił. Żadnej nie posłuchałeś rady. Mam takie niezrozumiałe odczucia, czy to jest singiel, czy nie. Bo było bardzo dużo rzeczy od kobiety. Jak myślisz, w ogóle uwierzyła, że jestem singlem? Myślisz, totalnie że... tak. Mimo tych znalezionych rzeczy, totalnie uwierzyła to, że jesteś singlem. No to super, no to po stokroć ci dziękuję, Kamil. Tak, podziękujesz później, jak wypali. Podziękujesz później? Jak? To. Dobra. Skąd ta pewność? Jak to się mówi, nie mów hop, póki nie przeskoczysz. Czyli dopóki piłka w grze, wszystko może się zdarzyć. Ale już rozgrzewa się kolejny zawodnik. O. Mateusz z pomocą narzeczonej postara się ograć singielkę. Clean. Poznaliśmy się w internecie. Rozumiem, Rukasu. 3 lata temu ciężko było ją zdobyć. Chodziłem, chodziłem, aż wychodziłem. On chciał najpierw swoje wychodzić. Nie było prosto. Nie było łatwo. Przeszliśmy w życiu dużo, przynajmniej ja. Ania też. Jeszcze więcej. Jeszcze więcej. Ja jestem po rozwodzie. Ania też. Ja też jestem po rozwodzie. Możliwym. Ale się udało. Mateusz odnalazł miłość. Co? Ma też swoje pasje. Szczęściarz z niego nie ma co. Interesuje się tym boksem, sportami, tak, walki, no, piłką nożną. Nie wiem, czy powiedziałam możliwym, czy burzliwym. Sobie tak trochę ciężko coś powiedzieć. Podłubać przy aucie. Przy aucie, czy tam w domu coś. Idę zrosić. Co dzisiaj zrobisz? Jak ją poderwiesz? A nie wiem, zastanowię się. Może będę romantyczny, tak jak nigdy. Bo tak jak nigdy. No to zrób taki, bądź taki, jaki nie jesteś dla mnie. Dobrze. Dobrze, nie uderzyć. W wolnych chwilach poczekaj. Boksujecie, a jak zarabiacie na chleb? Poczekaj. Na kopalce jeżdżę, ale to jest kurczę, to jednak jest odpowiedzialna bardzo praca. Jestem kosmetyczką, więc myślę, że facet również byłby, powinien być zadbany. I dbasz o tego jedynego, ale jak za bardzo podskoczy, to mu przywalisz? Sprowadzisz do parteru? Dostałeś w nosek? Chodź, chodź, mój biedaczku, robaczku, mój.
Ja jestem bardzo zazdrosna. I niestety właśnie czasami moja zazdrość mnie gubi. To mogą być dymy, będzie wyzywania. Będzie wyzywania. Nie będę miała powodu do zazdrości. Że ufamy sobie. Obyś nie zawiódł zaufania Ani. Ale teraz odpali się na nią jak zabrać nic. Się za gruntowne porządki. Chodź, pochowamy twoje rzeczy. Jasper, aktywacja. Schowajcie wszystkie damskie rzeczy. Będzie bitka. Trzeba to wszystko pakować. Ej, ale emotka bitka to jest. Moja bielizna. A jaki plan na dziś ma singielka? Spróbujemy, może dzisiaj ja znajdę coś jeszcze ciekawego niż wczoraj. Może zrozumiem, czy to jest na pewno singiel, czy nie. I co ty gadasz, tequila? Chciałabym spróbować popatrzeć na to ze strony astrologicznej. No, dbasz o mnie. No, wyjście. Karta. Możecie przejrzeć. Lepiej załóż maskę. Co to jest w dupę kekin? Jeszcze załóż. Co mu jest? Jest tygrysek, jak malowany. To może teraz się pójdziesz przebrać, co? Pasujemy ci w twoją buzię, to będziesz piękny. Ładny i powabny. Skóra jak pupcia niemowlaka. Singielka powinna być zadowolona. Pięknie wyglądasz. Cieszę się bardzo. No, to teraz już życzę ci pięknie. I ukryj się za drzwiami, a Mateusz będzie zazdrosna żonka, jak myślicie? I brylować. Cześć! Miło mi. Mama na imię Ania. Bardzo miło, dziękuję. O, ma takie imię jak ja. Zapraszam. Panie przodem, czerwone róże, prawdziwy dżentelmen. Mhm, jak to, Wajry? No, wymieniają się koledzy sami. Są przygotowane. O, właśnie, no, boksujesz ty. No, powiem ci, że tak. Czasami sobie pójdę sobie na trening, trochę potem możemy później spróbować. No właśnie, ja chciałam kiedyś. Mógłby jej coś pokazać. A co, jaka praca? Założyłem sobie firmę budowlaną. O, fajnie. I gdzie tylko są zlecenia, tam jeździmy. Wszystko mu pozwoliłam zrobić. Zobaczmy, ile z tego skorzysta. No jak? Jak dawno już jesteś? Jak dawno jestem singlem? Trzy lata. Trzy lata? Trzy lata. Nie miałem szczęścia. Miłości, jestem po rozwodzie. Aha, jeśli chce się pocałować, to niech się całuje. Teraz coś o tobie bym chciał usłyszeć. Oj, zgadała, że jest giga zazdrosna. Ja zajmuję się, stylistką paznokcie, mam swój gabinet kosmetyczny. No, jestem taka niezależna osoba, kobieta. Lubię takie rzeczy. Ja to bardzo. Dobrze idzie. Nie trenuję na żonie. Ani robi się gorąco, ale Mateusz postanowił skorzystać z okazji i poszedł poradę do partnera. Już se poszedł? Ładna, co? Ładnie się ma uśmiech. No, że ambitny jest. Takie facety mi podobają się, ma swój biznes. To jest bardzo ważne. Którą Anię wolisz? Bardzo zdecydowanie czemu. Ja wyczułam, którą Anię wolicie? Facet, młodszą czy starszą? Taką męską energię, no to raczej takie facety nie są sami. Myślę, że nie za młoda? Są żadną? Starszą? Młodszą? Kat? Ja wiem właśnie, że ty lubisz takie koło 40. Ale Jezus, wszystko tutaj jest bardzo dobrze. Ciekawie, coś tutaj jest nie tak. Czuję, że możliwe, że tutaj jest kobieta, ale oni bardzo dobrze schowali wszystko. Nie wiem. Nie, mam nadzieję, że nic nie znajdzie. No, spróbuję go testować. To postawię obok krzesła. Dobra, co? Dobra, co będzie robić? Jestem. Dobra. Stęskniłaś się? A? No, trochę tak. Trochę tak. Ale żeby on coś do niej zrobił, no. Masz bardzo mało rzeczy. No, bo jak ja wynajmuję mieszkanie, to po co mi dużo? Mniej więcej nie ma w domu niż jestem. Myślę, że dobrze z tego wybrnął. Kiedy masz urodziny? Za niedługo. A za niedługo to kiedy? 28. A ty jesteś lew? Tak. Ojojoj. Oho, nie, ja zodiakara. Wiem, że mam bardzo ważne mieć lwicę obok siebie. A ty też jesteś lew? Nie, ja nie jestem lew. Jestem skorpion. O. No, astrologia. No, może czyli dobrze, że ma skorpion? Ja chętnie, jasno. Czy źle? Dobrze. Ona chce mu kosmogram. Jest jadowita? Ania zajrzy w gwiazdy. Co jej powiedzą? Widzę u ciebie taką rzecz, że ty masz...
księżyc w bliźniętach. A co to znaczy? Lubisz być w społeczeństwie, może lubisz gadać z ludźmi. Społeczny może być to człowiek. Znaczy, no, lubię. Na razie tylko gadają i nic z tego nie wynika. To może pora zejść na ziemię. A ty tańczysz? Nie tańczę. Nie tańczę. Nie umiem tańczyć. Nie umiem. Nie umiem. A ja umiem. Umiesz? Tak. Nauczysz mnie? Mogę nauczyć. Teraz? No. Boję się, że ją podeptę. Lew jak spotka skorpiona. Ale skąd takie info? No właśnie tylko chyba tak ma. Z babcią na ciocię na imienia. Dobra, chciałam powiedzieć, że musisz skończyć do łazienki. Żona. Jasne, chodź. Super. U cioci chyba jednak trochę lepiej. Mateusz się stara, patrzy głęboko w oczy, trzyma za rączkę. Już znowu przyszedł do niej? Ty on więcej u niej siedzi niż u tamtej. Chyba na razie nic nie znalazłam. Co tutaj jest? O, ciekawie. Ktoś tutaj wypił. No budowlaniec w końcu. Wódki, a ja to, no. Trzy małpki w kiblu ukryte a, przed żoną. Chyba raczej faceta, no. Co to jest? Bluzka. Na czarną godzinę. Nic ciekawego, ale... Ale to są kobiece włosy. Włosy? Wszystko, co jest znalazło. Może? On odpowie mi na to. Co to znaczy? Podobasz jej się, więc wykorzystaj to, idź i wygraj to. Dobra. Lec. Leć. Leć i działaj. No i dzień co? Dobry. Dzień dobry. Jak to? Fajnie, wiesz co znalazłam? Co to jest? Kobiece włosy. To jest tyle, co znalazłam. A skąd to jest? Nie wiem. Nie wiesz. Ten jak ściemnia, że to ogląda ty. Dobrze. Dobrze idzie. To teraz trochę ruchu. Obiecany sparing? Możemy spróbować. Tak, dawaj. Dobrze. Czule zakłada rękawice. Przekracza granicę. Ania, co ty na to? Myślę, że mogę być spokojny. To ja trzymam gardę. No, jak to tak? Lewy, prawy. Lewy, prawy. Lewy, teraz prawy, ty trzymasz lewy, gardę. Prawy. Tak. Cieszę się, że jej imponuje. Tak, i właśnie Bitka. Ten pazur. Pokaż tego pazura Bitka. Twojego. Ja mogę, ale martwię się, że moje pazury wyjdą z, w ogóle normalnie z tego mieszkania. Żeby ci koszula nie pękła. No, będę już musiała iść. I po walce będzie kolejna. Już se idzie? Z takim nauczycielem nauka to sama przyjemność. Ty, ona go wybierze. Jestem ciekawa właśnie. Czy on ją pocałuje? Odwagi przydałby się całus na pożegnanie. Ciężko się rozstawać. No, bardzo takie miłe kwiatuszki. No, nawet obrączki nie ściągnął. Zmęczone, ale dziękuję bardzo. Miło było cię mnie tak. No racja. Jak słodko. No, myślę, że ewidentnie duże szanse, wpadła mu w oko. Ładnie wyglądasz, ładnie. Dziękuję. Sygnet rodzinny? I jeszcze jakiś komplemencik na pożegnanie. Dobry z niego zawodnik. Ma podejście. Czułem taki lekki dystans właśnie co do zbliżenia. Chciałem wydać buziaka, to jednak tak się odsunęła, tak albo grała. Po rozwodzie po i dalej nosi po co? Niedostępna na pierwszej randce. Bardzo fajny facet, bardzo mi się spodobała ta randka. Bardzo był miły. Zakochała się w nim, wybierze go. Starał się zadbać, chciał... zrobić jakieś wrażenie dobre, to mi podoba się w facetach i w ogóle jest jakby w moim typie. A co na to narzeczona? Na pale nosisz sygnet rodzinny? Może już wyjść z ukrycia i podzielić się opinią. I co myślisz? No myślę, okay, że masz duże szanse wygrać, tylko zastanawiam się, dlaczego jej nie pocałowałeś. Próbowałem, ale odsunęłaś się. No próbowałem tutaj. No ale to nie było akurat tego czekaj, momentu, kiedy... Czekaj, H6, czekaj, co to za komiks? H66, Lepa i H66. Co się stało mu? Czemu tak mu zrobiłeś? No wszyscy... Tak nie powinno być po prostu. Tak nie powinno być. To jest dupę przemoc. W stosunku do H66. Nie jestem do końca pewna, że on jest single, bo jest za dobre do faceta single. Była zazdrosna coś? Nie, myślę, że nie było sytuacji, w której go. Powinien być. Starałem się właśnie tak trzymać właśnie granicę. No, straszny dystans trzymałeś, tak? Powiem ci szczerze. Gdybym się pocałował, myślę, że odzajemniła po ten pocałunek. Jakaś intuicja mi mówi, że on jest sam. Nie wiem, czy to... Widzisz, czy mówiłem, jest... ona zakochana w nim i go bierze, a on, no... Wydymał ją na trzy kawa się.
prawda czy nie, ale zobaczymy. Jak dusi grosz, no zostaw gladkę. Nie ma nic pewnego. Na razie jest jedna wielka niewiadoma. Na swoje 5 minut czeka wraz ze swoją żoną Justyną ostatni mocny zawodnik Adrian. Siła spokoju. Jesteśmy razem od 24 lat. Od samej szkoły średniej. Ja pracuję w dużej firmie transportowej. A ja jestem menadżerem w sieci salonów beauty. To co, jedziemy na Santorini w tym roku? Ty, to po co oni biorą udział w tym programie? Czyli kłamią? Nie, widzowie, no to są statyści w dupę. Po co oni biorą udział w tym programie? Dla jaj? Masz Santorini, zobacz. Ale tam bez dzieci, wiesz, jak sami na tydzień odpocząć. Bez dzieci? Ja nie mogę, no. Bez dzieci już nie dam rady. Wycieczka będzie w nagrodę za zwycięstwo. Tylko co zrobić? Czekaj, Brooke Happy. Ale czemu? Żeby wygrać? Przestańcie na pieprzać te emotki, jest no. Jest wychowany dobrze. Codziennie podrywam swoją żonę, także myślę, że wykorzystam tutaj wiedzę i doświadczenie. A ja mu w tym pomogę oczywiście, żebyśmy wygrali. Powiem ci, Justyna, ale wymyśliłaś, nie? Przestań, przecież zbajerować dupę, co ty potrafisz. No jestem zazdrosna, oczywiście, bo bym go nie kochała, gdybym nie była zazdrosna. Ale to jest zdrowa zazdrość. Ja jestem dojrzałą kobietą i wiem, że to jest mój mężczyzna. Co ty gadasz? No i myślę, że to będzie świetna zabawa. Dla kogo świetna, dlatego świetna. Zaraz się okaże, ale co najpierw posprzątajcie mieszkanie i schowajcie wszystkie damskie rzeczy. Okej, teraz szafy, moje rzeczy. Woo! Coś spadło. O. Dobra, damy ją tu. Adria, mogę cię prosić? Ale co ty gadasz, herbata? Bo przecież szafy muszą moje rzeczy pozabierać. Trzymaj. O, tu, żeby nie było źle. Misek Sklinzul. No nie wiem, gdzie ona będzie zaglądała. Więc musimy... Zajrzy wszędzie. Przetrzepie wam lokum dokładnie, to pewne. Dobra, to teraz chodźmy. Ale skina założyła dziwnego, nie? Muszę moje rzeczy pozbierać, żeby nie było śladów, że tu jestem. Ten bałagan ci zostawię, bo to, wie, dla Sklinzul to jest normalne, nie? Jak niemiecki mundur mają w szafie? Okay, tu. Z jakiej epoki? O, to jest twoje? W sensie z jakich Ania lat? Potrafi węszyć i ma swoje sposoby, żeby przejrzeć kłamce. No, będę próbować tak samo jak i ostatnich facetów. I jakoś psychologicznymi jakimiś pytaniami. No i zobaczę wszystko, co można. Nie, no, dokładnie zobaczę w mieszkaniu. Nie widać różnicy, no i wszystko jasne. I co teraz? No dobra. Dobra. To mamy, to koszula teraz. Chodź. Dobra, idę pod prysznic. No to ciś. Słuszna koncepcja. Trzeba zadbać o wygląd. Żona może już ukryć się w sypialni, skąd obserwować będzie randkę. Pora na wkrętkę. No nadal nie było tej psychologii, no. Oszukuję. Dzień dobry. Dzień dobry. Tam, kłaniam się. Proszę bardzo. O, dziękuję. Cześć, Adria. Ej, kogo on ci przypomina? Zapraszam. Kogoś przypomina, nie? Dziękuję. Gdzie mogę ją postawić? Róże? Róże. Młodek. Nie bardzo wiedziałem co. Nie, nie jest ładna. No bardzo, bardzo fajne mieszkanie. Lecimy. Podoba ci się? No bardzo fajne. Możesz co, się dołożyć do czynszu jak chcesz. Ta wygląda podobnie, no ale do kogo? Nie dokładam się do czynszu. Nie? A sam mieszkasz? No sam, no jak widzisz. Błaszczykowski. Zbajeruję ją totalnie. A ty masz, chyba nie jesteś z Polski, co? Nie jestem z Polski, jestem z Ukrainy. Ale już jestem 4 lata w Polsce. Mam 4 lata. No. Ale akcent został. Hmm? Akcent został. No, staram się uczyć się polskiego. On jest mad. W ogóle jestem po studiach, no to... I on się zdenerwował na nią. W jakich studiach? W jakim kierunku? Właśnie o kulturze polskiej. O kulturze polskiej się uczyłaś, aha. Tak. I to cię ciągnie do Polski. No, właśnie. Jest bardzo bystry, inteligentny facet, on ją zagada. Ty mówisz, że jesteś sama? Czemu? No, ale nie zawsze byłem sam. Aha. Także no, jestem po burzliwym związku, jednym takim dłuższym. I na razie po prostu, może tak, odpoczywam. A jak długo już odpoczywasz? Pół roku. Aha, a ile masz lat? 39. A ile ty masz lat, przepraszam, bo kobiet się o to nie pyta, ale... Mam 21. 21? Tak. Ty, 21, a widz pisał 24 i to ja nie ogarniam po minucie oglądania. Boska, to jesteś naprawdę bardzo młoda. No? Dziecko, ale nie wygląda na 21, wygląda na więcej. Różnią się te ludzie pokolenia, z różnych pokoleń, ale... Ty, on gada do niej dziecko, a Wojtek Gola ma więcej lat niż ten chłop, a ma 19-letnią dziewczynę. O co chodzi?
Spoko, można dogadać się, to zależy od człowieka, ja tak myślę. No ja się przyznam, że jak byłem w twoim wieku, to zależy też w jakim środowisku był wychowywany, bo ja tak. Wojtek Kola to bisek? No tak, sobie tak, radzić, ale... Może to sprawiło, że ja trochę bardziej się... No wstałem dojrzały, tak? Mhm. Nie wiem, w tym wieku. Nie ma żadnej chemii. On ją bierze dyplomatycznie i chce ją po prostu zrobić. Gra z nią. Chciałabym skoczyć. Żonkę, okay. Proszę. Może nie skocz, tylko się przejdź. Halo? Dobrze idzie. Jest z dystansem, poważnie i z klasą. I czy ta metoda jak okaże się skuteczna? Anna, piąteczka. Masz. Dystans, no, czuję takie napięcie trochę pomiędzy nami. Widzisz, że ty jesteś wycofany jeszcze, że masz blokadę i ona kombinuje, że ty masz. Kruka, szurel, no. Jesteś zraniony. Susi. I nie wierzę, i wiesz, i nie chcesz się zbliżać, albo masz kobietę. Ja i te blokady mogę poresetować zaraz wszystkie. Nie wiem, czy to jest damskie, czy męskie, no to raczej to są męskie rzeczy. Ona jest za młoda, głupietka. Ona to wszystko łyknie. Tak. Ty ją masz w kieszeni wyrzuty, nie? Młoda może tak, ale swój rozum ma. Nie doceniacie przeciwnika. Pycha kroczy przed upadkiem. Nie bądźcie tacy pewni. To jest w ogóle mój ulubiony zapach do prania. I ja jaki? Raczej wiem, że to jest takie kobiece. Pulma. Jaki to zapach? Płukanie. Co z nim zrobisz dalej? I just fuck her. Człowiek single czy nie? Nie mam pojęcia. Tylko to, co tylko jest? To mam. Siema. Wracaj i działaj. Tak, później mówisz, że taką normalną jak ta dziewczyny w tym wieku. Nic takiego nie ma wyjątkowego w niej. Włosy ma bardzo ładne. Wiesz co? No. Ja czuję takie napięcie tutaj. A napięcie? A mi co? Ale ja nie czuję napięcia. Nie? A ja czuję bardzo. Siedzą od siebie w takiej odległości od początku. Nie ma napięcia. Nie, jakieś takie dystans, takie blokada. Może ty w końcu masz kobietę, znaczy, jak możesz być kategorią rozmowy, jak czatuje, czytasz? Czytam czat. Co? Blokada. Bo napisz tak, AH66 plus LEPA równa się EH66. To dowód, że czytam czat. Ja się bardzo zawiodłem na jednej osobie i od tego czasu jestem bardziej ostrożny po prostu. Powaga 2 plus kacman. No i też wiesz, my się widzimy pierwszy raz w życiu, wiesz o co chodzi? AH21. Wiesz, ty masz 20 lat, ja mam 40 prawie. Wiesz, ja już pewne rzeczy widzę troszkę inaczej. Leję wodę, dobrze leję wodę. Mam się przesunąć? Nie mam. Boże! Zrobić może to wszystko ze mnie, byle wygramy. Ten płyn to co, to twój czy mój? Właśnie, no, chciałam zapytać, to jest jedyne co... Jaka to komenda? Ale o co ty pytasz? Ja tego wpisać się umiem. Jakim AH dzisiaj jestem? No chodzi o to, jakim AH dzisiaj jestem. Znalazłem? No. Wiem, bo to jest mój ulubiony płyn do... A mój również. Tylko tak? Samo tak. Jakim AH jestem. Nie to był znak, że ty jest kobieta? Przecież mężczyzna też może mieć ulubione zapachy płynów do pukania. To nawet ten jest trochę fajniejszy. Fajnie, będę wiedzieć. Dziękuję. Ania nie odpuszcza i wyciąga cięższe działa. Wierzysz w astrologię? Ja myślę, że nie. W astrologię? Czy wierzę? Jestem katolikiem, wiesz, także w takie rzeczy tak średnio wierzę. Aha. Tak, masz rację, kochanie. Wróżki nie byłeś? Nie. A ja byłam. Dobrze jest. Ja nie wiem jak w Polsce, ale w Ukrainie jest taka sytuacja, że dużo kobiet takimi rzeczami zajmują się. Ale... Z powodu tego, że jest też. Wykształcenie niż ale on ma ludzi. 50 lat, to nie wie, no, że teraz to się zaczęło. Te wróżby. Niższe czy wykształcenie niższe? Niżej wykształceni, że nie mają świadomości tego, co do nie. Ej, co? Czekaj, co on mówi? Sytuacja, że poczekaj. Dużo kobiet poczekaj. Takimi rzeczami zajmują się. Ale... Z powodu tego, że jest wykształcenie niższe tych ludzi. Niższe czy wykształcenie niższe? Są niżej wykształceni, że nie mają świadomości tego, co do nie. Powinno mi co. A na czym to polega? Nie? Na czym to polega? Czemu wykształcenie niższe? Idzie po bandzie. Siema, no nie, no ja nie uważam, że jestem nisko wykształcona. Ale co ty i gadasz, fan też? A ty... lubisz gotować? Czy lubisz... Znaczy, powiem ci tak, lubię gotować, ale rzadko gotuję. Aha. Cześć, a ja byłem ale co? Co byłeś? Brzuch cię boli od pizzy, czy o co ci chodzi? Mam takie urządzenie. Jakie? O których pokażę ci zaraz. Idź nim do tej kuchni. Jakie urządzenie ma?
fajnie z nią rozmawia, bardzo mi się to podoba. Jaka w ogóle musi być kobieta? Twoja kobieta? Przede wszystkim inteligentna. Inteligentna, okej. Okay. Musi być jakby tą housewife? Niekoniecznie. Nie? Niekoniecznie, raczej best friend. Ona szuka sugar daddy. Na pewno lubi na słodko i jest smakoszem słodkich pomarańczy. Niech pokaże, niech ją przekona jeszcze bardziej. Adrian się postarał i próbuje naprawić relację. Proszę. Dziękuję, super. No, co to jest super. Za picie takie fajne? Bardzo smaczne. Super. Naturalne, bez chemii, z normalnych owoców. I ma coś jeszcze na przeprosiny. Ej, fajnie, przez żołądek do serca. Co to jest? A, no, moje ulubione. Czekaj. Tak się nie trzyma kieliszka, damy tak nie czynią kieliszka. Wyszła ku, wiecie, z baru. Ja się nie czuła skrępowana, jak szeroko otwierasz usta, możesz sobie wyżej jeść, ale ja nie będę nic widział. Okej. No, dzięki. Adrian może teraz sprawdzić, co u Justyny, jak to znosi. On wyzywa ludzi, jakby... Nic znajdzie w kuchni, wszystko wychowa. Którzy pochodzą. No, tak, bo powiedziałam, że w kuchni wygląda, jak tutaj naprawdę mieszkał tylko facet. Widzisz, pochowałam moje rzeczy. No, może jakieś włosy, co nie widzę teraz na ten moment. Ale włosy ma fajne. Fajne włosy ma bardzo. Łapię się tak, i jeżdżę na łąki, żeby ci nie spierdzić. Co to jest? Jezus Maria. Opa, jaka rzecz. Koledzy na weekendzie przychodzą tu. Ania chyba chętnie zagra w butelkę. Policzek. I co nowego tutaj wymyśliłaś? Nic. Znalazłam taką rzecz ciekawą. Co znalazłaś? Taką grę. Taka wiśniacka trochę, przepraszam, ale taka jest. A zatem lubi mądre kobiety, inteligentne takie. Ania ma nosa. Potrafi nieźle zakręcić i wkręcić. Co nam może pokazać taka młoda swojej? O Jezu, może u ciebie są fajne tatuaże. Tak. Co jest pisane tam? Moja dziewczyna. Która? Pierwsza. Miłość. 20 lat temu. Tak? Nie mam żadnej jakiejś takiej w sercu zadry, ani wiesz, krzywdy. Z którą no nadal jest. Naprawdę fajnie, wiesz, to pierwsze emocje, pierwsze taka miłość. Prawie zlikował. Dotyk, wiesz, pocałunek, no. To było z nią takie wszystko pierwsze, nie? No i tak zostało, no. Ten tatuaż to jest nasza córka. Nie pomyślałabym od pierwszego. Co? To on ma córkę starszą niż ta. Tego wejrzenia, że jesteś taki, że zrobić takie rzeczy, no to fajnie. Ale no właśnie, widzisz, a od pierwszego wejrzenia powiedziałeś, że masz blokadę i nie wiesz dlaczego. Ja? No. Ty może, ja czuję od ciebie blokady. Ja jestem raczej taka otwarta osoba. Mi dla mnie... Byłeś mi tą jest córką? Wiesz co, z nią? Generalnie to my jesteśmy z innego pokolenia, wiesz o co chodzi? Uh-huh. I mi się wydaje, że to najbardziej w tej materii jest jakaś, istnieje jakaś bariera między nami. Ja rozumiem. No. Dobra, wiesz co? Już późno jest, trzeba zbierać. Dobrze zagrał. Chemii nie ma, jest dystans. Lody nie zostały przełamane. Dziękuję bardzo. Myślę, że głowę bierze. To co? Co? Do zobaczenia, mam nadzieję. Niedługo. Cześć, pa. Nie, ona zgadnie. Było... Nie, co ja gadam, ona nie zgadnie. Ona wybierze tego poprzedniego, tego budowlańca. By na tyle. Jak wrażenia? On wygląda jak Łaszczykowski. Jest bardzo młoda i bardzo nieświadoma. To na pewno. Jest bardzo wesoła i uśmiechnięta i to jest jakby duży jej plus. Mi nie spodobała się randka, chociaż były jakieś fajne momenty, że coś on zrobił fajne, ale no nie, to w ogóle nie mój styl. Może Justynie się spodobało? Ej, księżniczko. Gratuluję ci. Czego? Poszło ci elegancko. Bajerę to ty masz? Jak ja mu powiedziałam o swoich jakichś interesach, zainteresowaniach, on powiedział, że takie ludzie mają niski... Koneser whisky codziennie do odciny leci. Poziom wykształcenia, no to trochę słabo, facet trochę, no, nie do końca pasuje do randek z kobietami. No, łyknęła dużo. Ma bajerę po prostu, Adrian. Ile ja miał, to bym nic nie sprzedał. Bajera jest, ale czy to wystarczy, żeby wygrać? Czas na kolację finałową i ogłoszenie werdyktu. Wybierze chyba wszyscy tego zainteresowani stawili się w komplecie i w napięciu czekają. Nie wiem, jak się nazywał, ale go weźmie. Co tu jest? Ty, ona ma coś takiego jak Xerxes w 300 sutów, bo tak... No, nieważne. Cześć! Cześć! Cześć.
Miło mi widzieć was wszystkich. I wzajemnie. Ej, no nawet lepsze buty wzięła z sobą. Dobrze wyglądać. Ładnie wyglądać. Teraz. Zaczniemy od Piotra. Ty jesteś singlem, tak? Jestem singlem. No właśnie, w twoim domu widziałam bardzo... Ona wygląda jak delfin, okej? Okay. Dzięki Michu za dwa... Co? A no tak, bo jest 50 osób, co ma Michu nick. Dzięki za dwa lata, dzięki, wybacz mi, że cię wyzywam. Nie wyzywam cię. Dzięki Lucek za 29 lat, witam też, witam. Bardzo dużo kobiecych rzeczy. Witam, witam. Jakby ty mogłeś to... No, tłumaczyłem już się z tego, po prostu każda rzecz inna historia, ale nie były moje, co nie? Myślę, że mi uwierzyłaś. Ona znalazła wszystko, co tylko mogła znaleźć. Adrian jest singlem, no, racja tak? Była. Tak. Czułam też taki dyskomfort z twojej strony. Dzięki, Adik, za 22 lata. Witam, witam. Ja już tłumaczę. Dobra, jakaś historia od widza, przeanalizujmy ją. Śpi se typek, dzwoni alarm. Obudził się, ta, Wilge. Czaj, Dedge, AH66, Lepa, dostał, Mortadela, Delfin i Nato Ketchup. Tupem. No dobrze. Czy z jakiego powodu? Obejrzmy dalej. Ale taki tatuaż, który ja u ciebie zobaczyłam, mi dodał jakieś Nie wiem, co się wydarzyło, ale git. Okej, to już ci rozwieję wątpliwości. Gdybym miał coś do ukrycia, ubrałbym koszulę z długim rękawem. Moje Adrian, całkiem dobrze wypadł. Ty w sumie dobrze mówisz. Trochę był temat. Wybrał z tego. Zawahał się, jak zobaczyłam tatuaż na ręce. Mateusz? Nie, ona go... Oczywiście. Ale ona i tak go nie weźmie. Ona weźmie tego. Tego tutaj. O, tego. Tego, widzisz? Tego. Ale Jezus, trzy singla. Fajnie. Ja zobaczyłam wczoraj. Tak, tequila, ja też. Długie, czarne włosy. No nie może być idealnie, nie? No właśnie. Ja bym tak jak mówiłem, po prostu tam już poprzedni lokatorzy jak mieszkali, to musiało to zostać. Aha. No myślę, że poszło fajnie. Myślę, że nic takiego ciekawego super to nie znalazła. Co ty musicie piszesz? Zostać aktorami, bo no Jezus, trzy facety. Ja nie, że do aktorstwa się nie nadaje. Ty nie? Ja na przykład bardzo chciałbym być aktorem. Aha, no dziękuję, że ty mi to mówisz. Co jeden, to lepszy. Ja uważam, że singlem jest... Tak, zastanów się dobrze i strzelaj. Weźmie tego po prawej, Max. Piotr. Brawo, trafiony, zatopiony. Nie, no ona trafiła? Jak? Celny strzał. A, gratulacje. Dzięki. Gratulacje. Guy, go in. Cześć. Brawo. Wygraliśmy. Udało się. No bardzo świetnie graliście. Która jest godzina jest versus? Nie zrozumiałam, po prostu. Ja nie grałem. Intuicja mi podpowiada. Tatuaż mojej córki. Tak? Ha, 12-letni. Co ty gadasz? O, jeszcze lepiej. Ile ma lat ta córka? Tatuaż mojej córki. Tak? 12-letni. O, jeszcze lepiej. No nie udało się, ale ja się z jednej strony cieszę, że dziewczyna pokazała kobietom intuicję. Zapraszam, Piotr, już idę, już idę. Opa. Gratulacje. Dziękuję. Nie jest singlem, ma chłopaka. Nie, ale rada. Ja miałam nadzieję, że ten facet, taki młody, nie mógł kłamać po prostu. Ja czułam, że taka, no właśnie, ja czułam, jak to była taka randka. Pan Zloch, nie pisz tej smutnej historii. Idziemy teraz wydać te pieniądze, co nie? No, chyba tak. A ten je, widziałeś to? On ma tak wypieprzone. Ja miałam nadzieję, że ten facet, taki młody, nie mógł kłamać po prostu. Ja czułam, że taka, no właśnie, ja czułam, jak to była taka randka, nie wiem, pierwsza w życiu. Idziemy teraz wydać te pieniądze, co nie? Usiadł i jej, luj. Słyszę skrzek, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę.